O krainie Mikołaja czasem śni, gdzie marzenia spełnią się, każdy ma co tylko chce. Trzeba bardzo grzecznym być przez cały rok, bo jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. A czy wy byliście grzeczni przez cały rok? Dużo dobrych dzieci jest na świecie, więc nasz Mikołaj bardzo musi spieszyć się. Zobaczymy, co nam da, jaką radość tu przyniesie dzisiaj nam. Bo jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba w to. Ciekawe, jakie prezenty przyniesie nam Święty Mikołaj. Przecież każdy mały prezent wielki jest, kiedy w niego całe serce włoży się. Podarujmy sobie coś, czego nigdy nie jest dość. Miłość, wiarę i nadzieję na lepsze dni. Bo jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. Jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Wszystkie dzieci mocno wierzą w to, że jest taki dzień, gdy spełnia się każdy sen. Razem z dziećmi trzeba wierzyć w to. Trzeba bardzo wierzyć w to. Życzę wam zdrowych i wesołych świąt. Czas adwentu, czas oczekiwania, czas radości. Kiedy spadnie szósta kartka z kalendarza w miesiącu grudniu, naprawdę ta radość rozpoczyna się na dobre. Bo to przecież wtedy dostajemy prezenty od Świętego Mikołaja. Zobaczcie, ja też dostałam prezent. A z tymi prezentami i z pastorałkami pozwólcie zagościć w waszych domach, bo dzisiaj pastorałki zagościły w naszej świątecznej izbie. No tak, słuchajcie, Mikołaj był i poszedł. Nie ma go już tutaj, zgubił się. No właśnie, rzeczywiście są prezenty rozdane. O! Witam cię, Mikołaju. Witam cię, Krzysiu, witam. Widzę, że też dostałeś prezent. Tak, przed chwilą spotkałem Mikołaja i powiedział, że byłem grzeczny i dał mi wspaniały prezent. Naprawdę się nie pomylił? Tak, nie pomylił się. Byłeś grzeczny? Byłem grzeczny. No rzeczywiście, prezent masz no ciut większy od mojego, ale wiesz co? To w takim razie w nagrodę za to, że dostałeś taki wspaniały prezent od Mikołaja, zaśpiewaj nam pastorałkę. Jaki tytuł jest tej pastorałki? Świąteczny czas. No to zapraszamy cię, Krzysiu. Oddaj prezent. Ale tylko na moment. Na moment. Znów idą święta, przed nami piękne dni. Będą prezenty i spełnią nam się sny. A dookoła całkiem inny będzie świat. I wiem, że będę znowu blisko Ciebie w siódmym niebie. Znów idą święta, dookoła biały puch. Ty uśmiechnięta, znów na mnie czekasz tu. Ja jak Mikołaj dam Ci wszystko, czego chcesz. Bo wiem, że dzisiaj wszystko, o czym marzysz, się wydarzy. To jest czas, gdy każdy się uśmiecha. To jest czas, gdy nikt nie śpieszy się. To jest czas, na który każdy czeka. To jest czas, gdy w sercach miłość jest. Znów idą święta, muzyka wkoło gra. Otwarte serca, wciąż razem Ty i ja. Bo właśnie z Tobą chcę świętować każdy dzień i cieszyć się tą chwilą, właśnie z Tobą wciąż na nowo. Znów idą święta, przed nami piękny czas. Znów idą święta, ich moc połączy nas. Bo w głębi duszy właśnie tego każdy chce. Pośród nocnej ciszy jedna chwila świat zmieniła. To jest czas, gdy każdy się uśmiecha. To jest czas, gdy nikt nie śpieszy się. To jest czas, na który każdy czeka. To jest czas, gdy w sercach miłość jest. Czas, gdy każdy się uśmiecha. To jest czas, gdy nikt nie śpieszy się. To jest czas, na który każdy czeka. To jest czas, gdy w sercach miłość jest. Gdy w sercach miłość jest. O, pięknie, pięknie, naprawdę, Krzysiu, no, rzeczywiście, prezent to... Mikołajowa, mam dla Ciebie taką tutaj prośbę, propozycję, może się zamienimy rolami, dobrze? Mhm. Tak? To oddaj mi prezent, proszę Cię. A proszę, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. O, to usiądź sobie, Krzysiu, usiądź sobie. Dobrze, czekaj, usiądź sobie na tym fotelu, bo powiem Ci, że Twoja czapeczka właśnie pasuje do tego fotela, ale poczekaj, ktoś do nas przyszedł. Mikołajowo, no właśnie, tak. Co się stało? Widzę, że macie fajne prezenty, a no czy dla nas jakieś prezenty też się znalazły? Ale czekaj, czy Wyście spotkali Świętego Mikołaja? Nie, a on tu był? No jasne, że u nas był. Tak, zostawił prezenty, no właśnie, ale poczekaj. No. Chwileczkę, my byliśmy bardzo grzeczni. No właśnie, chciałam powiedzieć, że jeżeli Wyście go naprawdę nie spotkali, to znaczy, że nie byliście grzeczni. My? Nie. No nie, no jesteśmy najgrzeczniejsi ze wszystkich, najbardziej. Tak, słuchajcie, bo tak właśnie jest. Nikt nie chce wierzyć, że jest niegrzeczny. Ale Mikołaj Święty już swoje wie, a więc słuchajcie, nie ma prezentów dla Was i dlatego teraz poproszę, żeby Karol, zająłeś miejsce tutaj koło Mikołajowej. Bardzo Cię proszę, usiądź. No proszę. A Ty, mój drogi, że byłeś niegrzeczny, nie dostałeś prezentu, zaśpiewaj piękną pastorałkę o zimie. Okay. Zapraszam Cię. Znowu zasypie, zawieje nas śnieg, biały jak puch z gęsich piór. Dzieci z hałasem wybiegną na mróz, z górki jak kurki pojadą w dół. Zima, zima tuż, za oknami stoi już. Anioł z choinki roztacza swój blask, świece się palą, śpiew rośnie w nas. Śpiew, parę nut, i kolęda brzmi. Śpiew, śpiew, głosów chór, dzieciństwo nam się śni. Święta za pasem i las pachnie w nas, drzewko na stół rzuca cień. Rok znów przeminął i krótszy jest dzień. Czasu mam mniej, coraz mniej. Zima, zima tuż, za oknami stoi już. Zima tuż, za oknami stoi już. Anioł z choinki roztacza swój blask. Świece się palą, śpiew rośnie w nas. Śpiew, śpiew, parę nut i kolęda brzmi. Śpiew, śpiew, głosów chór, dzieciństwo nam się śni. Święta za pasem i las pachnie w nas, drzewko na stół rzuca cień. Rok znów przeminął i krótszy jest dzień. Czasu mam mniej, coraz mniej. Pastorałki zagościły w naszej świątecznej izbie i naprawdę jest tutaj ciepło i radośnie, ale dzięki Twojej pastorałce, Adamie, o zimie naprawdę zrobiło się tak zimowo. Powiem na pocieszenie, nie martw się, na pewno Mikołaj, jeżeli tylko to naprawisz, to w przyszłym roku o Tobie nie zapomni. Po prostu może nie napisałeś listu do Świętego Mikołaja. No ale jestem bardzo szczęśliwy, że jednak naprawiłem swój błąd. Myślę, że będzie lepiej w przyszłym roku. No właśnie, trzeba o tym, moi drodzy, pamiętać, bo przecież święta są każdego roku. Każdego roku czekamy na Adwent i jak co roku wszyscy się na to bardzo cieszymy. Zapraszam Was do pastorałki właśnie o takim tytule. Jak co roku. Kiedy wreszcie pierwsza gwiazdka nam zabłyśnie, znowu będzie tak świątecznie uroczyście. Przełamiemy się opłatkiem wszyscy pół na pół i siądziemy znów za wigilijny stół. Jak co roku wszyscy cieszą się świętami, jak co roku pełen jest radości każdy dom. Długa droga jest za nami i przed nami, a więc życzmy sobie dziś wesołych świąt. Jak co roku wszyscy cieszą się na święta, jak co roku pełen jest radości każdy z nas. Życie biegnie po wybojach i zakrętach i wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Kiedy w końcu pierwsza gwiazdka nam zaświeci, to najbardziej się radują wszystkie dzieci. Pod choinką moc prezentów, każdy coś tam ma, każdy czeka, kiedy przyjdzie chwila ta. Jak co roku wszyscy cieszą się świętami, jak co roku pełen jest radości każdy dom. Długa droga jest za nami i przed nami, a więc życzmy sobie dziś wesołych świąt. Jak co roku wszyscy cieszą się na święta, jak co roku pełen jest radości każdy z nas. Życie biegnie po wybojach i zakrętach i wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Na pasterce Jezuskowi zaśpiewamy, po kościele z sąsiadami pogadamy. Nie wypada dziś narzekać, po co tracić czas, kiedy tyle jest radości w każdym z nas. Jak co roku wszyscy cieszą się świętami, jak co roku pełen jest radości każdy dom. Długa droga jest za nami i przed nami, a więc życzmy sobie dziś wesołych świąt. Jak co roku wszyscy cieszą się na święta, jak co roku pełen jest radości każdy z nas. Życie biegnie po wybojach i zakrętach, więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz. No tak, moi drodzy, zawsze jest tak samo. Jak co roku jest tyle radości, bo przecież czas Adwentu to bardzo radosny czas oczekiwania. A jeżeli jeszcze był Mikołaj i zostawił prezenty, no to wspaniale, to pozwólcie, że ja teraz w naszej świątecznej izbie porozmawiam z moimi gośćmi. No to siadam do was, moi drodzy, siadam do was. Pięknie, witam was serdecznie. Oczywiście razem ze mną jest grzeczna dziewczyna Ela, czyli duet Karo. Zawsze grzecznie. Tak. Oczywiście Stefan, duet Karo. Witamy bardzo serdecznie. Grzeczny Karol, Wesoła Biesiada. Witam bardzo serdecznie. Z mojej prawej strony Krzysiu Pietrek. Także witam bardzo serdecznie. No i oczywiście jest niegrzeczny Adam z Wesołej Biesiady. Ja myślę, że jeszcze w przyszłym roku was miło zaskoczę. Naprawdę? A, no i nie wiem, bo on, powiem ci Mikołajowo, że on jest bardzo, bardzo niegrzeczny. Ale to aż tak chyba nie ma. Ale słuchajcie, kochani, chodźcie teraz tak troszeczkę razem powspominamy, bo czas, kiedy Mikołaj przychodzi, to tak się to wszystko kojarzy, że to tylko dzieciaki na niego tak czekają i tak się denerwują, czasem się boją, prawda? Bo ten Mikołaj może mieć, że tak powiem, różny wizerunek. Jak pamiętacie swojego pierwszego Mikołaja? Jak sięgacie daleko pamięcią, Stefan? Oj, oj, to trzeba daleko sięgnąć. Z tego, co pamiętam, to robił to mój wujek, u którego siedziałem na kolanach. Chcesz powiedzieć, że był pomocnikiem świętego Mikołaja? Znaczy się on... Wcielał się w tą postać. Wcielał się w tą postać. Oczywiście wszyscy byli z mojej rodziny, bo byli diabełki czasami, były Mikołaje, ale z tego, co pamiętam, zawsze mi podpadała ta skóra tego świętego Mikołaja, bo ona nie była taka zwykła, przeważnie gumowa. Zawsze chciałem to dotknąć, ale nie miałem do końca odwagi. Czyli ciekawość po prostu była u ciebie, ale bałeś się, jednak był ten respekt przed świętym Mikołajem. Ale chcę ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Po raz pierwszy raz na wizji jestem w czapce świętego Mikołaja. Naprawdę? I im więcej się ruszam, to mam takie poczucie nieodparte, że mam jakiegoś anioła stróża. Ten bąbel jest taki dosyć długi, klepie mnie tam cały czas po plecach i chyba mówi bądź dobry, bądź dobry, bądź dobry. I chyba jestem, bo dostałem... Prezencik. No i pięknie. I ta właśnie jest ta radość taka wielka, ale jeszcze można też pomyśleć, że właśnie ten bąbel świętego Mikołaja cię doskonale masuje. Otóż to. Także, a lubię, uwielbiam masaże. No właśnie, także pomyśl, czy nie zostać w tej czapce aż właśnie do świąt Bożego Narodzenia. To jest dobry pomysł. Dobry pomysł. Nie wiem, jak to mnie w pracy przyjmną, ale okej. Myślę, że bardzo sympatycznie. Ela, jak ty pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Mikołajem? No ja pamiętam, że bałam się po raz pierwszy, jak spotkałam się z Mikołajem. Bardzo się go bałam, płakałam. Pamiętam, ale jak dostałam prezent, to pojawił się uśmiech i już od tego właśnie momentu za każdym razem, jak czekałam na Mikołaja, to czekałam już z uśmiechem na twarzy, a nie z łzami w oczach. Czyli po prostu wyobrażałaś sobie, że ten Mikołaj, którego się boisz, przyniesie ci wielki prezent, tak. I płakać nie trzeba. Nie trzeba, trzeba się cieszyć. Czasem może by tam się dostało nie to, co się chciało, bo było się niegrzecznym, ale Mikołaj jest dobry, on zawsze nosi fajny prezent. Tak. Nawet taka piosenka była, nie wiem, czy pamiętacie, spróbujemy. Prawda jest, że święty Mikołaj dobry jest. Czyli pamiętacie, czyli jeszcze wszystko jest w porządku. Karol, jak u ciebie z Mikołajem? Wiesz co, no ten Mikołaj dla mnie to nie był, mówimy o pierwszych takich... Pierwsze spotkania, tak. Pierwszych spotkaniach, które pamiętam, to on nie był taki dobry. To nie znaczy wiem. Mikołaj, czy ty nie byłeś dobry? Ja myślę, że to jest ze sobą ściśle powiązane, bo nie mówię teraz zupełnie poważnie, że pierwszy Mikołaj to takie dosyć traumatyczne dla mnie przeżycie, bo pamiętam, że płakałem, uciekałem, a on rzeczywiście mi zrobił smary. Gonił. No i ja dostałem od niego worek ostróżyn i nic więcej. Tak. Obierki, słuchajcie, tłumaczymy szybciutko, ostróżyny to obierki z ziemniaków. Dobrze mówię? Tak jest, bardzo dobrze. No co może świadczyć o tym, że w przeciwieństwie do moich przedmówców to nie zawsze ten Mikołaj jest taki dobry, przynajmniej dla mnie nie był na początku. Ale myślę, że z czasem zdanie zmieniłeś, bo na pewno już, wiesz, pojawiło się to, że byłeś grzeczny. Także... Oczywiście, ja się z czasem z nim dogadałem, potem nawet się zaprzyjaźniliśmy. No właśnie, dokładnie, bo jeżeli myślisz inaczej, to znowu będziesz musiał zaśpiewać piosenkę, fragmencik, który przed chwilą żeśmy razem śpiewali. A ty, Krzysiu, jak u ciebie z Mikołajem? No ja z Mikołajem mam taką przygodę, że ja się nie bałem Mikołaja do czasu, kiedy wszedł do pokoju. Aha. Nie pamiętam, gdzie się znalazłem i jak mnie później szukali. To co, pod stołem, za szafą, za krzesłem? Za szafą, można powiedzieć. Mhm. Ale a pamiętasz ten pierwszy prezent Mikołaja? To było dawno. Nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze tak wracając do takich właśnie prezentów mikołajowych, to dostałem kiedyś taki wymarzony prezent. To była kolejka, tory, to się składało i to jeździło. Czyli na ciufcia. Taka ciufcia, tak. To było coś pięknego wtedy. No to naprawdę. To naprawdę po prostu byłeś grzeczny i też musimy wszyscy stwierdzić, że naprawdę w tej czapeczce Świętego Mikołaja jest ci do twarzy, prawda? I tak może zostać Mikołajem. Tak zostanie. Bąbelek w farmazie nie masuje cię na plecach, ale pięknie. Ale tutaj mi tutaj ucho masuje, twarz tutaj. No właśnie, a teraz zapytamy naszego niegrzecznego Adama. Niegrzeczny. Czekałem, przychodził, czasem przychodził z prezentem, czasem nie. No właśnie, ja wydaje mi się, Karol, że ty powinieneś na podobnym karnym, bujanym krześle siedzieć koło mnie, skoro były te ostróżyny. Co? Nie wiem, czemu ja się. No ty też przeskrobałeś i to nie jest tak, jak Stefan mówi, że wystarczy założyć szapkę z bąblem i co mi się tu klupie i już jestem fajny i dobry. Ale tak Mikołaj mówił co innego przed chwilą. No właśnie, to tak nie działa. Nie, to z tym Mikołajem tak... No, doszło do tego, że stanąłem w szeregi tutaj, stałem się nawet pomocnikiem Świętego Mikołaja. Czasem mi się nawet to zdarza, pomagać. Naprawdę? Świętym, oczywiście. No to rzeczywiście widzę, że pracujesz, takie dobre punkty starasz się zrobić u Mikołaja. No i to myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby tak było. A ja wam opowiem, jak kiedyś moje dzieci, które już może miały 9-10 lat, i wyobraźcie sobie, że ciągle mówiłam, trzeba być grzecznym, bo przyjdzie Mikołaj do was i przyniesie wam też obierki, tak jak tutaj opowiadał, tak ostróżyny po naszemu. No i wyobraźcie sobie, że nagle wchodzi Mikołaj do pokoju i ja tak w pierwszej chwili mówię, ale przecież ja nic nie ustalałam. Co to za Mikołaj? Mikołaj, wyobraźcie sobie, rozdał paczki. No i pomyślcie, co było w tych paczkach. Moje dzieci dostały słodycze, prezenty, a ja, mama, dostałam obierki. Teraz wszystko wiemy. Mama była niegrzeczna. Tak. Mama nie nosiła czapki. Słuchajcie, jak dzieciaki to załatwiły z Mikołajem, nie wiem do dziś dnia, ale byłam strasznie oburzona, za co mnie to spotkało, a ubaw moich dzieci po prostu był no naprawdę jednorazowy, popachy. Także wszystko się może zdarzyć, też któremuś z was może Mikołaj właśnie takie obierki przynieść. A teraz już zaproszę tutaj moje grzeczne dzieci, czyli duet Karo, Elę i Stefana, żeby zaśpiewaliście nam pastorałkę Pierwsza Gwiazda. Moi kochani, pastorałki mówią o tradycjach, zwyczajach. Czasem są z dobrym humorem napisane w słowie. No i myślę, że są takim przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia, gdzie zaczynamy śpiewać kolędy, a kolędy mówią już o narodzeniu Pana Jezusa. A my dzisiaj z pastorałką w Świątecznej Izbie, a więc zapraszam, duet Karo. Już zima swym płaszczem okryła świat cały i zbliża się noc, na którą tak wszyscy czekamy, bo zdarza się raz na rok. Czekamy, aż gwiazda w oddali oświetli znów tą świętą noc, zaświeci znów nam pierwsza gwiazda, zaświeci, gdy zbliża się mrok. I światło nadziei ludziom znów da. Modlimy się o to co dnia. Zaświeci znów nam pierwsza gwiazda. Zaświeci, gdy zbliża się mrok. I światło nadziei ludziom znów da. Modlimy się o to co dnia. Tej nocy nasz Bóg się narodzi. Maleńkie dzieciątko w żłobie i miłość i szczęście rozdaje. Dziś serca nam ogrzeje i drogę tą dobrą pokaże. Jak gwiazda kierunek nam zaświeci znów nam pierwsza gwiazda. Zaświeci, gdy zbliża się mrok. I światło nadziei ludziom znów da. Modlimy się o to co dnia. Zaświeci znów nam pierwsza gwiazda. Zaświeci, gdy zbliża się mrok. I światło nadziei ludziom znów da. Modlimy się o to co dnia. I światło nadziei ludziom znów da. Modlimy się o to co dnia. Ojejku, dziękuję wam za taki piękny prezent, taką pastorałkę. O, pierwsza gwiazda, jak zaświeci, to mogliście to usłyszeć i myślę, że jeszcze nieraz po prostu dla was Grzeczna Ela i Stefan, czyli Duet Karo, zaśpiewają, ale... No właśnie, ale powiedzcie mi teraz, czy zdarzyło się kiedyś, że śpiewaliście też dla Mikołaja, że Mikołaj poprosił o jakąś piosenkę? No mnie poprosił o wierszyk. Przeważnie właśnie było tak, że musieliśmy ja, mój brat, moja siostra powiedzieć wierszyk. I żaden z nas nie powiedział. Naprawdę? Ani razu? Naprawdę. Byliśmy tak wystraszeni, że nawet zapomnieliśmy, że mamy język. Ja śpiewałem przed chwilą, przed Mikołajową. Fajno jest, bo Święty Mikołaj dobry jest. O, dziękuję ci bardzo, dziękuję. Proszę. Przekażę Mikołajowi, powiem, żeby pamiętał o tobie w następnym roku, jak będzie prezent szykował. Pięknie wam dziękuję, usiądźcie, odpocznijcie sobie, bardzo proszę. Ela i Stefan, Duet Karo, tak pięknie zaśpiewali tą pastorałkę. A my też mamy dla was prezent, pastorałkę kolejną. I myślę, że teraz zaproszę właśnie Grzecznego Krzysia, żeby zaśpiewałeś razem ze mną. Zaśpiewamy? Będzie mi bardzo miło. Prawda? Tak. No to co, jesteś gotów? Jestem gotów. No to wyobraź sobie, że teraz patrzy na ciebie Święty Mikołaj. Dobrze. No właśnie. Widzę go. Gloria, gloria, niechaj święta będą cały. W nocnej ciszy słychać głos. Bóg się rodzi, tu chleje moc. Wielka radość zbiera w nas, w domach i w sercach świąteczny czas. Przyjazny stać nas gest, potrafimy dostrzec się. co dzień będą święta. Gloria, gloria, niechaj święta będą cały rok. Czy nie warto powiedzieć mi, wciąż świętować takie dni? Dla wędrowca znaleźć kąt, dawać prezenty przez cały rok. Gloria, gloria, niechaj co dzień będą święta. 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 Gloria, gloria, niechaj święta będą cały rok. Ja właściwie to mogłabym tak zostać z tego. Ja całe też. Święta. Słuchajcie, ale macie cały adwent na to, żeby właśnie ćwiczyć takie przytulanie, takie wspólne śpiewanie, pastorałek, no co piękniejszego może być, prawda, Krzysiu? Właśnie, przytulajcie się jak najczęściej. No właśnie, dziękuję ci bardzo, było super. Cała przyjemność po mojej stronie. Powiem ci, pierwszy raz i nam tak fajnie to poszło. Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę. Mówię tak. Tak, tak. Je. No właśnie, z Mikołajową. Pięknie. Dziękuję ci bardzo, Krzysiu, dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, no a teraz najwyższy czas, żeby zaprosić do mnie Wesołą Biesiadę, a więc zapraszam Karola, zapraszam niegrzecznego Adama. Niegrzecznego. Ja odkupiam swoje winy. I będzie teraz taki moment, tak? Ludzie, jaki ty jesteś duży, no ja nie mogę. I słuchajcie, będzie teraz taki moment, że będzie mógł Adam, ale tutaj myślę, że wspomoże cię właśnie Karol. Będziecie mogli razem odkupić troszeczkę win u Świętego Mikołaja. Zapytam was o taką sprawę. Gdyby teraz powiedziałam, słuchajcie, napiszcie mi tekst do super pastorałki. A pastorałki, tak jak powiedziałam wcześniej, mówią właśnie o zwyczajach, o tradycjach, o tym czasie adwentowym, o oczekiwaniu właśnie małego Jezusa, więc jak mniej więcej ten tekst by brzmiał? Macie coś w głowach? Karol, masz jakiś pomysł? Mi się coś nasuwa, tak, ale to ja za chwilę. Chodzi mi bardzo po głowie, no nie wiem, sanki, śnieg. Śnieg, no to właśnie mnie... Dobra zabawa, tak. Dobrowe towarzystwo. Oczywiście. Ja myślę, że to wszystko znalazłoby się w tekście naszej pastorałki. I coś o bałwankach też, bo to do nas pasuje, to tak jak... No to sobie wyobrażam te nosy z marchewki. O, dokładnie. Kaszkiety. Słuchajcie, kochani, jeżeli wyobrażacie sobie, no to popatrzcie teraz i posłuchajcie, bo Wesoła Biesiada ma też dla was prezent muzyczny, pastorałkę Oj Maluśki. Zapraszamy serdecznie. Maluśki, 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 keby rękawicka, albo litys jakoby, kawałecek smycka. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? Tak twój tatuś kochany, nie wyganią ciebie. Śpiewajcie, singrujcie słów małemu. Śpiewajcie, singrujcie słów małemu. Tam ty miałeś pościółkę, pościółkę i miękkie piernatki. Tu na twojej nie stanie ubożuchnej matki. Tam pijałeś cec jakieś, słodkie mała myje. Tu się twoja gębusia, łez gorzkich napije. Śpiewajcie, syngrujcie słów małemu. Śpiewajcie, syngrujcie słów małemu. Tamci zawsze służyły prześlicne i anioły. A tu lezy z sum jednym, jako palec goły. Śpiewajcie, syngrujcie słów małemu. Śpiewajcie, syngrujcie słów małemu. Śpiewajcie, syngrujcie słów małemu. Śpiewajcie, syngrujcie słów małemu. Dziękuję wam pięknie za tą pastorałkę. Oj, maluśki, Wesoła Biesiada. Bardzo dziękuję. Siadajcie. Kochane moje dzieci. Słuchajcie, myślę, że nigdy nie wyrastamy z postaci Świętego Mikołaja, bo jeżeli wierzymy w Świętego Mikołaja, to po prostu jest nam łatwiej. Wierząc w Świętego Mikołaja, wierzymy w dobroć ludzi. I takie chyba przesłanie dla nas już dorosłych niech zostanie. Co o tym myślicie, Karol? Czy tak naprawdę jest? No rzeczywiście, ja się pod tym podpisuję dwiema rękami, bo to dobro chyba jest, nie chyba, a na pewno jest w każdym z nas i ważne, żebyśmy się umieli tym dobrem dzielić z drugim człowiekiem. Właśnie, też tak myślę i myślę, że goście się wszyscy z tym zgadzają. Pastorałki zagościły w świątecznej izbie. Pozwoliliście nam, kochani, zagościć w waszych domach. Cieszymy się bardzo i jesteśmy pełni wiary, że wasze domy też są przepełnione pastorałkami, wspólnym śpiewem, chwilami takimi jak dzisiaj właśnie u nas się dzieje. A teraz najwyższy czas poprosić duet Karo, Elę i Stefana, żeby zaśpiewali pastorałkę Święta są. No bo tak naprawdę to święta już stoją za progiem. Czujecie to? Czujecie to? Tak, ja myślę, że bardzo blisko. Bardzo blisko. Zapraszam. Święta są, życzymy wesołych świąt. Jeszcze dni parę zostało tylko nam, by święta znów mogły się stać. Szukamy świątecznych prezentów, dzieciątko przyniosło je nam. I świeci choinka i pierwsza gwiazda z nią, z opłatkiem życzenia wszyscy ślą. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wesołych świąt. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Bo przecież święta są, to dni radości, święta są. Porzućmy troski, święta są. Życzymy wesołych świąt. Pastorałki zagościły w świątecznej izbie. Piękna pastorałka, święta są. Myślę, co więcej dodać, moi kochani. Niech te święta trwają cały rok w waszych sercach. Niech pastorałki brzmią w waszych sercach. Niech każdy dzień nowego roku będzie po prostu najpiękniejszy. A teraz już chciałam podziękować wszystkim moim gościom. Zapraszam was. Chodźcie do mnie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście dziękuję bardzo Duet Karo, Ela i Stefan, dziękuję wam, że zagościliście w naszej świątecznej izbie. Dziękuję bardzo Wesołej Biesiadzie, Karolowi i Adamowi. Dziękuję bardzo. I oczywiście dziękuję bardzo Krzysiowi, Krzysiu Pietrek, za to, że byłeś razem z nami. Bardzo dziękuję. No i kochani, pozwólcie, że zaprosimy was teraz do bardzo ważnej chwili w naszym życiu. Przychodzi taki moment, kiedy zostawiamy wszystkie swoje troski, złości. Chcemy podać sobie rękę. I teraz właśnie pozwólcie, że zaprosimy was do przekazania sobie znaku pokoju. Niech ten znak pokoju będzie z nami jak najdłużej. Pilnujmy tego razem. Dziękujemy wam, że byliście razem z nami w naszej świątecznej izbie pełnej pastorałek. Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem buśnie nam promienna, gasząc w sercach naszą złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony, każmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. to dobroci dzień dla ludzi. Tylko jeden w całym roku taki dzień. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Nie jeden świt powróci z wątpień głąb, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy Mars na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony, każdy sobie zna, choć tyle żal.